Wir lesen einige Abschnitte aus Gottes Wort. Przeczytamy kilka miejsc ze Słowa Bożego. Zuerst aus 2. Mose 29. Najpierw z 2. Księgi Mojżeszowej, 29 rozdział. Vers 41. 41 wiersz. Vers 43. Vers 43. 49. Ja. Rozdział 29, 43 wiersz. Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. Bis vers 45. I poświęcę namiot zgromadzenia i ołtarz. Arona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, żem ja Pan, ich Bóg, który ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby mieszkać pośród nich. Ja, Pan, ich Bóg. Do końca rozdziału. Kapitel 28. 28 rozdział. Vers 9. Bis Vers 12. Od 9 do 12 wiersza. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów izraelskich. Sześć ich imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu według kolejności ich urodzenia. Jak rytownik rżnie pieczęcie, tak ty wyryjesz na obu kamieniach imiona synów izraelskich i otoczysz je oprawą ze złota. Te dwa kamienie umieścisz na namiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Vers 16 bis 21. Od 16 do 21 wiersza. Będzie czworograniasty złożony we dwoje, na pięć długi i na pięć szeroki. Osadzisz na nim zestaw z drogich kamieni w czterech rzędach. Pierwszy rząd to rubin, topaz i szmaragd. Drugi rząd to karbunkuł, szafir i beryl. Trzeci rząd to opal, agat i ametyst. Czwarty rząd to chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w oprawach ze złota. A kamieni tych będzie według imion synów izraelskich 12, według ich imion. Na każdym będzie wyryte, jak na pieczęci, imię jednego z 12 plemion. Vers 29. 29 wiersz. Aaron będzie nosił imiona synów izraelskich na napierśniku wyrocznym na swoim sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego ku stałej pamięci przed Panem. Aus 3. Mose 24. 3. Mojżeszowa, 24 rozdział. Vers 5 bis 9. Od 5 do 9 wiersza. Weźmiesz też przedniej mąki i upieczesz z nich 12 placków, każdy placek z 0,2 efy mąki. Ułożysz je w dwóch rzędach, po 6 w rzędzie, na szczero złotym stole przed Panem. Następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, ofiarą ogniową dla Pana. W każdy sabat będzie się je nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze. Będą one należały do Arona i do jego synów. Będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami z ogniowych ofiar dla Pana jako należność wieczysta. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, welche sichtbaren Zeichen von der Einheit des Volkes Gottes uns mitgeteilt werden. Wczoraj zajmowaliśmy się tym, jakie dane są nam widoczne znaki jedności ludu Bożego. Wir haben für das Volk Israel drei sichtbare Zeichen gefunden. Znaleźliśmy dla ludu izraelskiego trzy takie znaki.
die Einheit des Volkes bezeugen. Które dowodzą tej jedności tego ludu. In der Wüste Sinai am Horeb wurden 12 Gedenksteine aufgerichtet. Na pustyni Synaj pod górą Horeb było ustanowionych 12 takich pomników. Für jeden Stamm ein Denkstein. Za każde plemię był jeden z tych pomników. Zusammenstellten sie, waren sie ein Symbol für das Volk Gottes. Razem one były symbolem na lud Boży. Als das Volk Israel durch den Jordan gezogen war, gdy lud izraelski przechodził przez Jordan, sehen wir, dass sie 12 Steine aus der Mitte des Jordan nahmen und in Gilgal niederlegten. To widzimy, że oni wzięli z Jordanu 12 kamieni i ułożyli je w Gilgal. Auch ein sichtbares Zeichen für die zukünftigen Generationen. Także i to był ten widoczny znak dla przyszłych pokoleń, dass das ganze Volk durch den Jordan gezogen ist. Że cały lud przeszedł przez Jordan. Es wurden auch 12 Denksteine in der Mitte des Jordan niedergelegt. I zostało położonych także 12 kamieni pamiątkowych w środku Jordanu. Die waren nicht mehr sichtbar, nachdem die Wasser des Jordan darüber hinweggeflossen sind. One nie były już widoczne, gdy wody Jordanu powróciły i zaczęły płynąć. Aber der Glaube konnte sehen, ale wiara mogła widzieć, dass dort die Füße der Priester gestanden haben, die die Lade des Bundes trugen. Że tam stały nogi kapłanów, którzy nieśli skrzynię przymierza. Es erinnert uns an den Tod und die Auferstehung des Herrn. To przypomina nam śmierć i zmartwychwstanie Pana. Und den Anteil, den das Volk Gottes davon hat. I dział, jaki miał w tym lud Boży. Wir hatten dann als drittes gesehen, dass sie am Ufer des Jordan, i jako trzecie widzieliśmy, że na brzegu tego Jordanu, jenseits des Jordan, po drugiej stronie Jordanu, ein Altar aufrichteten. Zbudowali ołtarz. Die zweieinhalb Stämme, die jenseits des Jordan ihr Erbteil bekommen hatten, te 2,5 plemiona, które otrzymało swoje dziedzictwo po drugiej stronie Jordanu, hatten Sorge, dass die zukünftigen Generationen nicht mehr wissen, dass sie zusammengehören. Oni bali się, że te pozostałe, te kolejne, że ich potomkowie nie będą wiedzieli, że to jest jeden lud, że oni należą do jednego ludu. Das waren also sichtbare Zeichen, woran man erkennen konnte, das zwölfstämmige Volk ist ein Volk. To były więc widoczne znaki, które dowodziły, że ten 12-plemienny lud to jest jeden lud. Gott selbst hatte sie genannt mein Volk. I Bóg sam nazywał ich moim ludem. In gleicher Weise dürfen wir, die Kinder Gottes unserer Tage, i w podobny sposób i my, dzieci Boże, w naszych dzisiejszych czasach, daran festhalten, dass alle Kinder Gottes diese Einheit bilden. Możemy się tego uchwycić i mocno trzymać, że tworzymy jedność. Wszystkie dzieci Boże tworzą jedność. Die Versammlung des lebendigen Gottes. Zgromadzenie żywego Boga. Welch eine Gnade, wenn wir dazugehören dürfen. I jakaż to jest łaska, jeśli możemy do tego należeć. Wir wollen uns heute mit Zeichen, die für die Einheit des Volkes Gottes sprechen, die im Heiligtum sich finden. Dzisiaj chcielibyśmy zajmować się znakami, które mówią o jedności i które znajdują się w świątyni. Wir haben in dem ersten Abschnitt in 2. Mose 29 gesehen, w pierwszym tym urywku, w 2. Mojżeszowej 29 widzieliśmy, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen wollte. Że Bóg chciał mieszkać pośrodku swojego ludu. Vers 45 heißt es, ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen und werde ihr Gott sein.
45 wiersz czytamy: i mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. Dazu waren aber ganz bestimmte Voraussetzungen notwendig. Ale by tak mogło być, to musiały być spełnione szczególne warunki. Es war ja das Anliegen Gottes, mit den Menschen Kontakt zu haben. To Bogu zależało na tym, by mieć kontakt z człowiekiem. Als die Sünde in die Welt gekommen war, gdy grzech przyszedł na świat, da wird uns berichtet, dass Adam und Eva sich versteckten. To czytamy, że Adam i Ewa ukryli się. Ihre Schuld vor Gott war ihnen bewusst. Ich wina przed Bogiem, byli świadomi tej swojej winy przed Bogiem. Und deshalb war eine Unterbrechung in ihren Herzen, dass sie Gott nicht begegnen wollten. I w ten sposób nastąpiło takie załamanie w ich sercu, że nie chcieli stanąć przed Bogiem. Aber dann sehen wir das Bemühen Gottes, er rief sie. Ale widzimy następnie starania Boże, on zawołał ich. Und obwohl er ein ernstes Urteil über Adam und Eva sprechen musste, i pomimo tego, że musiał wypowiedzieć bardzo poważny osąd o Adamie i o Ewie, und sie den Platz des Segens und der Gemeinschaft mit ihrem Gott verlassen mussten, i oni musieli opuścić to miejsce błogosławieństw i społeczności ze swoim Bogiem, begleitete er sie doch mit Röcken von Fell. To jednak odział ich szatami ze skóry. Ein Tier musste geschlachtet werden. Musiało zostać zabite zwierzę. Blut musste fließen, musiała zostać przelana krew, damit eine Gemeinschaft mit Gott wieder möglich war. Aby była na nowo możliwa ta społeczność z Bogiem. Und wir sehen auch in den folgenden Kapiteln in 1. Mose 1, im ersten Buch Mose. I w następnych rozdziałach widzimy w tej pierwszej księdze Mojżeszowej, wie Gott immer wieder die Gemeinschaft mit solchen, die ihn liebten, suchten. Jak Bóg ciągle szukał tej społeczności z tymi, którzy go miłowali. Abel brachte Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain. Abel przyniósł Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Weil er auch ein Opfertier brachte. Ponieważ on też przyniósł zwierzę na ofiarę, was an das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha erinnert. Co przypomina nam dzieło Pana na Golgocie. Und als Noah durch die Flut hindurch gerettet worden war mit seiner Familie, i gdy Noe został wyratowany z potopu razem ze swoją rodziną, sehen wir auch, wie er Opfer darbrachte. To też widzimy, jak on przyniósł Bogu ofiary. Von den reinen Tieren, die mit hindurch gerettet worden waren. Złożył te ofiary z tych czystych zwierząt, które też zostały wyratowane z tego potopu. Und in besonders schöner Weise wird uns gezeigt, wie Gott Gemeinschaft pflegte mit Abraham. I w szczególny sposób widzimy, jak Bóg pielęgnował tą społeczność z Abrahamem. Abraham brachte auch Gott Opfer dar. I także i Abraham przynosił Bogu ofiary. Aber was bei Abraham ganz neu ist, ale to, co jest rzeczą całkowicie nową u Abrahama, dass drei Männer ihn besuchten. To jest to, że odwiedziło go trzech mężów. Und dass er Gemeinschaft mit diesen haben konnte. I że on mógł mieć z nimi społeczność. Unter diesen drei Männern war auch Gott selbst. I wśród tych trzech mężów był też sam Bóg. Und die Gemeinschaft ging so weit, a ta społeczność była tak daleka, dass Abraham Fürbitte einlegte bei Gott, że Abraham mógł składać modlitwy przyczynne für die Gerechten in Sodom, za tych, którzy są sprawiedliwi w Sodomie. Wir sehen also immer wieder, wie Gott die Verbindung zu Menschen sucht. Tak więc widzimy, jak Bóg ciągle na nowo szuka tej społeczności, tego połączenia z człowiekiem. Und auch später mit seinem Volk Israel.
I także później, jeśli chodzi o jego lud izraelski. Aber das konnte nicht geschehen, ohne dass Opfer gebracht wurden. Ale to nie mogło się zdarzyć bez ofiar, które musiały być przynoszone, składane. Ohne dass ein Priester da war. Musiał być kapłan. Ohne dass ein Heiligtum inmitten des Volkes Israel war. I musiało być także miejsce święte pośród ludu izraelskiego. Ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen. Ja będę mieszkać pośród synów izraelskich. So wie auch Gott heute in der Mitte der Seinen wohnen will. Tak jak i dzisiaj Bóg chce mieszkać pośrodku tych, którzy są Jego. Der Herr Jesus hat die Verheißung gegeben. Pan Jezus dał tą obietnicę. Da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in der Mitte. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia mojego, tam jestem pośród nich. Welch eine gewaltige Verheißung. Cóż za potężna obietnica jest to. Wir hatten gesehen, dass es notwendig war, dass der Priesterdienst in Israel eingerichtet wurde. Widzimy też, że koniecznym było, by została ustanowiona służba kapłańska w Izraelu. Und in Kapitel 28 wird uns in besonderer Weise die Herrlichkeit des Hohen Priesters vorgestellt. I w 28 rozdziale mamy w szczególny sposób przedstawioną wspaniałość czy chwałę kapłana. Auch wieder ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Znowu jest to wskazówka na Pana Jezusa. Im Hebräerbrief wird uns das ganz deutlich gezeigt. W liście do Hebrajczyków jest nam to bardzo dobitnie pokazane, dass der Herr Jesus der hohe Priester ist. Że Pan Jezus jest tym arcykapłanem. Schon in Kapitel 2 lesen wir. Już w drugim rozdziale czytamy. Von dem Herrn Jesus. O Panu Jezusie. Vers 17. 17. wiersz. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Zwei Seiten dieses hohen priesterlichen Werkes des Herrn stehen hier vor uns. Tutaj mamy dwie strony tego arcykapłańskiego dzieła Pana Jezusa. Durch seinen Tod przez jego śmierć hat er Sühnung getan für unsere Sünden. Uczynił przebłaganie za nasze grzechy. Durch seine Fürbitte tritt er für uns ein und vermag denen zu helfen, die versucht werden. A przez jego te modlitwy, które on może nam pomagać w tym, co też i on przeszedł. In Kapitel 4 wird er uns wieder als der hohe Priester vorgestellt. W czwartym rozdziale jest nam znowu przedstawiony jako arcykapłan. Da heißt es, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. 15. wiersz. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Und wir werden ermuntert, i my jesteśmy posilani, hinzuzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Byśmy także przystąpili z tą ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Das darf jeder von uns persönlich tun. To może czynić każdy z nas osobiście. Das dürfen wir gemeinsam tun. I możemy to też wspólnie czynić. Ist auch am heutigen Abend geschehen ist. Tak jak to się działo dzisiejszego wieczoru. Und dann wird uns in Kapitel 7 etwas von der Herrlichkeit
unseres hohen Priesters vorgestellt. I w siódmym rozdziale jest nam opisane coś o chwale naszego arcykapłana. Einmal in Vers 21. Raz w 21 wierszu. Mitte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki i w niemieckim jest według porządku Melchizedeka. Und am Ende von Vers 23 lesen wir. I pod koniec 23 wiersza czytamy, dass er ein Priestertum hat, das in Ewigkeit bleibt. Że on jest tym kapłanem, który trwa na wieki. Und weiter wird er uns vorgestellt, Vers 26. I następnie mamy znowu w 26 wierszu. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns auch heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sünden und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für alle Mal getan, als es sich selbst geopfert hat. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. In Hebräer 7 wird uns die innere Herrlichkeit des Herrn Jesus vorgestellt. W Hebrajczyków 7 jest nam przedstawiona ta wewnętrzna chwała Pana. In 2. Mose 28, w 2. Mojżeszowej 28, die äußere Herrlichkeit. Mamy ten obraz zewnętrznej chwały. Und die Herrlichkeit, mit der er vor Gott tritt. I ta chwała, z którą on występował przed Bogiem. In Vers 2 heißt es dazu. W 2. wierszu czytamy. Und du sollst heilige Kleider für deinen Bruder Aaron machen zur Herrlichkeit und Schmuck. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Und diese Kleider bestanden, wie wir in Vers 4 lesen. I te szaty składały się, jak to czytamy w wierszu 4. Ein Brustschild und ein Ephod und ein Oberkleid und einen Leibrock. Na pierśnik, ephod, płaszcz, tunika haftowana. Und einen Kopfbund und einen Gürtel. I zawój i pas. Das waren heilige Kleider, mit der der hohe Priester seinen Dienst im Heiligtum verrichtete. To były te święte szaty, w których kapłan wykonywał swoją służbę. Und wir wissen, dass er am großen Versöhnungstag auch in das Allerheiligste treten konnte. I wiemy, że też mógł raz do roku wchodzić w tym wielkim dniu pojednania do tego miejsca najświętszego. Und dann wird eine besondere Beschreibung des Ephods gegeben. I tam mamy wtedy podane to ten bardzo szczegółowy opis efodu. Das Ephod wurde über dem Oberkleid getragen. Ephod był noszony na tej zewnętrznej szacie. Und es war gemacht, Vers 6, aus Gold, blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Byssus. I czytamy, jak był zrobiony, 6 wiersz. Efod zrobią ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, i z karmazynu, i ze skręconego bisioru. Ein Teil davon, von diesen Bestandteilen, blauer und roter Purpur, Karmesin und gezwirnten Byssus, finden wir an verschiedenen Stellen im Hause Gottes. Te wszystkie rzeczy tutaj wymienione możemy też spotkać w różnych miejscach domu Bożego. Hier wird uns gezeigt, dass Gold beigefügt war, Goldfäden. Tu widzimy, że są dodane nitki złote. Und dieses Gold ist ein Bild von der göttlichen Herrlichkeit unseres Herrn. I to złoto jest obrazem boskiej chwały naszego Pana.
Von ihm wissen wir, dass wahrer Gott und wahrer Mensch ist. O nim wiemy, że on jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Als der Herr Jesus geboren wurde, gdy Pan Jezus urodził się, beziehungsweise schon vor seiner Geburt wurde gesagt, to już przed jego narodzinami powiedziano, das Heilige, das geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. To święte, które ma się narodzić, będzie nazwane Synem Bożym. In dem blauen Purpur finden wir ein Bild. W tej fioletowej purpurze mamy obraz. Von der himmlischen Herkunft unseres Herrn. O niebiańskim pochodzeniu naszego Pana. In Johannes 3 und Johannes 6 wird uns vorgestellt. W Jana 3 i 6 jest nam przedstawione. Dass der ist, der vom Himmel herabgekommen ist. Że on jest tym, który zstąpił z nieba. Und in dem roten Purpur sehen wir etwas von seiner königlichen Herrlichkeit. A w tej czerwonej purpurze widzimy coś z jego królewskiej wspaniałości. Ist der Herr der Herren und der König der Könige. Bo on jest Panem Panów i Królem Królów. Als vor Pilatus gefragt wurde, bist du ein König? Gdy przed Piłatem pytano go, czy jesteś królem? Da hat dieses bestätigt. To on to potwierdził. Zwar war damals sein Königtum noch verborgen. Co prawda jego królestwo było wtedy jeszcze skryte. Aber wir freuen uns auf den Augenblick, wo auch auf dieser Erde sein Königtum errichten wird. Ale my już teraz możemy się cieszyć na tą chwilę, gdy on to swoje królestwo ustanowi tutaj na ziemi. Wo diese königliche Herrlichkeit zu schauen ist. Gdy będzie można oglądać tą królewską chwałę. Und dann finden wir das Karmesin in diesem Ephod. I w tym następną częścią składową efodu jest karmezyn. Das Karmesin wurde gebraucht bei der Reinigung des Aussätzlichen. Karmezyn był używany przy oczyszczaniu trędowatych. Bei das Karmesin diente auch dazu bei dem Wasser, was auf die Verunreinigten gesprengt werden sollte. I było także używane w tej wodzie, która była, którą byli kropieni ci nieczyści. Und ganz deutlich erkennen wir, dass das Karmesin von der Erlösung redet. I dokładnie tutaj możemy poznać, że, czy rozpoznać, że ten karmezyn mówi o wybawieniu. Wenn wir an die Karmesinschnur denken, i gdyby pomyślimy o tym sznurze karmezynowym, die Rahab in das Fenster hängte, który Rahab wywiesiła w tym oknie. Dadurch wurde sie und ihr ganzes Haus, ihre Familie vor dem Tod bewahrt. I przez to ona i cała jej rodzina zostali zachowani przed śmiercią. So wie auch heute jeder, der im Glauben seinen Blick auf das Werk des Herrn Jesus richtet, Errettung findet. Tak jak i w dzisiejszych czasach każdy, kto swoje spojrzenie zwróci na Pana, ten znajdzie zbawienie. Und dann wird uns hier der gezwirnte Byssus vorgestellt. I następnie mamy przedstawiony skręcony bisior, der von der vollkommenen Reinheit des Herrn Jesus auf seinem Wege durch diese Welt redet. Który mówi o doskonałej czystości naszego Pana, gdy tutaj szedł przez, był w tej drodze przez tą ziemię. Das Ephod hatte zwei Schulterstücke. Ephod miał składał się z dwóch naramienników. Und diese beiden Schulterstücke wurden zusammengehalten. I one były połączone. Durch zwei Onyxsteine. Przez dwoma kamieniami onyksowymi. Und das Besondere, dass uns hier die Einheit des Volkes Gottes vorgestellt wird. I to szczególne, co nam przedstawia jedność ludu Bożego. Können wir daran erkennen, dass die Namen der Söhne Israels darauf eingestochen wurden. Możemy rozpoznać przez to, że na tych kamieniach onyksowych były wyryte imiona synów izraelskich. Sechs Namen auf den einen Stein und sechs Namen auf den anderen Stein.
Stein. Sześć imion na jednym kamieniu i sześć imion na drugim. Onyxsteine gehören zu der Quarzgruppe. Kamienie onyksowe należą do grupy kwarców. Wo wir zum Beispiel den Bergkristall auch kennen. Skąd pochodzi też kryształ górski. Und diese Onyxsteine, die waren schwarz-weiß gebändert. I one były czarno-biało. Bänder, takie, miały takie tak, warstwy czarno-białe. Und waren durch ihre Härte geeignet. I charakteryzowały się twardością. Dass die eingravierten Namen nicht verloren gehen konnten. Tak, że te wygrawerowane imiona na nich nie mogły się zetrzeć czy wytrzeć. Und wir finden, dass uns mitgeteilt wird. I widzimy, że jest nam tutaj też pokazane, dass die Steine, dass die Namen in ihrer Geburtsfolge dort auf die Steine eingraviert wurden. Że te imiona były wygrawerowane według kolejności narodzin. Wenn wir uns fragen, was sagt uns das? Gdy zapytamy się, cóż to nam mówi? Dann müssen wir daran denken, to pomyślmy, dass Jakob zwei Frauen hatte. Że Jakub miał dwie żony. Eine geliebte, jedną umiłowaną, und eine nicht geliebte. A drugą, która nie była tą umiłowaną. Er hatte auch Kinder von zwei Mägden. On miał także dzieci z dwóch służebnic czy służących. Es waren also in seiner Familie Nachkommen von zwei Herrinnen und zwei Sklavinnen. Więc w jego rodzinie były dzieci z dwóch pań, a i z dwóch służących. Und wenn wir dann noch daran denken, i gdy o tym będziemy rozmyślać, dass zu dieser Zeit, als diese Namen eingraviert wurden, że w tym czasie, gdy te imiona były grawerowane, sich in dem Leben der Söhne Jakobs gute und schlechte Dinge abgespielt haben. To w, pośród tych synów Jakuba rozgrywały się rzeczy zarówno dobre, jak i złe. Ruben hatte Hurerei getrieben. Ruben popełnił grzech przeteczeństwa. Josef, der konnte genannt werden Sohn eines Fruchtbaums. Józef mógł być nazwany synem drzewa, które obficie owocuje. Der hatte in seinem Leben den Vater nicht betrübt. On w swoim życiu nie zasmucił ojca. Es gab auch solche, von denen Jakob sagen musste. I byli też tacy, o których Jakub musiał powiedzieć, sie waren Söhne der Gewalttat. Że oni są synami przemocy. Wir sehen also ein buntes Spektrum von Menschen, die hier zusammengefasst werden. I widzimy szerokie spektrum tych ludzi, którzy tutaj są ujęci. Was wir zuerst daraus lernen wollen aus dieser Geburtsfolge? Pierwszą rzecz, którą możemy się nauczyć z tej kolejności według urodzenia, ist, dass kein Name vermerkt wurde, jest to, że żadne z tych imion nie zostało wyróżnione, der nicht zum Volke Gottes gehörte. Które by nie należało do ludu Bożego. Da war kein Edomiter drauf vermerkt. Tam nie by, na tym kamieniu onyksowym nie był wypisany Edomita. Kein Ismaelita. Żaden Ismaelita. Obwohl die auch Nachkommen Abrahams waren. Mimo tego, że oni też byli potomkami Abrahama. Es waren nur solche, die Gott in seiner Gnade als sein Volk auserwählt hatte. Byli to tylko tacy, których Bóg w swojej łasce wybrał jako swój lud. Und wie ist es da bei uns? A jak to jest z nami? Wir dürfen wissen, jeder, der mit in Buße und Glauben zu dem Herrn Jesus gekommen ist. Możemy być tego pewni i świadomi, że każdy, kto w pokucie wyzna, czy przyjdzie do Pana Jezusa, dass sein Name im Buche des Lebens steht. To jego imię jest zapisane w Księdze Żywota.
Sogar, dass der Name in den Himmeln angeschrieben ist. I to nawet to imię jest w niebie zapisane. Und wenn jemand das noch nicht sicher weiß, a jeśli ktoś nie jest jeszcze tego pewny, der darf noch heute zu dem Sünderheiland kommen, seine Schuld bekennen und den Herrn Jesus im Glauben ergreifen. Ten może jeszcze dziś przyjść do tego Zbawiciela od grzechów, wyznać mu te grzechy i uznać go jako swojego Zbawcę. Wenn wir jetzt noch auf, mal auf die Reihenfolge zurückkommen, gdy jeszcze raz zwrócimy nasze myśli na tą kolejność, dann finden wir in Römer 12, to znajdziemy w liście do Rzymian 12 rozdziale, Entschuldigung, Römer 10, Vers 12. Przepraszam, Rzymian 10, rozdział 12, wiersz. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich von allen. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich. Ist das nicht eine große Gnade? Czyż to nie jest wielka łaska? Und wenn wir an 1. Korinther 12 denken, a gdy pomyślimy o liście do 1. do Koryntian 12 rozdział, dann wird das uns noch deutlicher vor Augen gestellt. To mamy to jeszcze bardziej dobitnie przed oczami. Vers 13 heißt es, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven, oder freie. 13 wiersz. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Wir sehen also, nicht die Herkunft ist entscheidend, sondern die Gnade Gottes, die alle zusammenfügt. A więc widzimy, że to nie pochodzenie decyduje o tym, lecz łaska Boża, która wszystkich łączy. Und noch einmal wird das uns im Galaterbrief vorgestellt. I jeszcze raz mamy to przedstawione w liście do Galacjan. Da heißt es in Vers 26, Kapitel 3, trzeci rozdział, 26 wiersz. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Da ist nicht Jude noch Grieche. Nie masz Żyda ani Greka. Da ist nicht Sklave noch Freier. Nie masz niewolnika ani wolnego. Da ist nicht Mann und Frau. Nie masz mężczyzny ani kobiety. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Und noch einmal finden wir das Gleiche. I jeszcze raz to samo możemy znaleźć in Kolosser 3, Vers 11. W Kolosan 3, 11. Dort heißt es, wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Und was die moralischen Unterschiede sind, die wir bei den Söhnen Jakobs finden? A jeśli chodzi o te moralne różnice, które znajdujemy wśród synów Jakuba? Da wird uns im ersten Korintherbrief gesagt. To w pierwszym liście do Koryntian jest nam powiedziane. Kapitel 6, Vers 9. 6. rozdział, 9. wiersz. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Albowiem, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Aber da strahlt in besonderer Weise die Gnade Gottes hervor. I wtedy też łaska Boża szczególnie tutaj promieniuje. Wenn es im 11. Vers heißt, und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. To w 11. wierszu możemy czytać, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Welch eine Gnade, dass vor Gott alle die gleiche herrliche Stellung haben. Jakaż to jest łaska, że przed Bogiem wszyscy mają to samo stanowisko. Und dann finden wir, dass uns in Vers 11, Kapitel 28 i następnie w 28 rozdziale drugiej Mojżeszowej, wiersz 11 czytamy. Noch gesagt wird, mit Einfassungen von Gold sollst du sie mit Einfassungen von Gold umgeben sollst du sie machen. I otoczysz te kamienie oprawą ze złota. Das erinnert uns doch an die wunderbare Stellung, die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus erlangt haben. To przypomina nam to cudowne stanowisko, które przez Pana Jezusa mogliśmy osiągnąć. Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. An verschiedenen Stellen wird uns gesagt, dass wir Heilige und Geliebte sind. I w wielu miejscach mamy to powiedziane, że jesteśmy świętymi i umiłowanymi. Nun wird uns die Bedeutung dieser Steine gezeigt. I teraz mamy przedstawione znaczenie tych kamieni. In Vers 12 heißt es, und setze die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephods als Steine des Gedächtnisses für die Kinder Israel. W 12 wierszu możemy czytać, te dwa kamienie umieścisz na ramiennikach Ephodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich. Und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem Herrn zum Gedächtnis. I nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Da dürfen wir uns erinnern, dass der Herr uns auf seinen Schultern trägt. I to nam może przypominać, że to Pan nosi nas na swoich ramionach. In 5. Mose 32, w 5. Mojżeszowej 32 rozdział, da lesen wir, czytamy, Vers 10, er fand ihn im Land der Wüste, in der Öde, dem Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. 32 rozdział, 10 wiersz, znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni, otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt, so leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. Und in Jesaja 46, a w Izajasza 46, da spricht der Prophet davon, tam prorok mówi, Vers 3, trzeci wiersz, hört auf mich, Haus Jakob, und aller Überrest des Hauses Israels, die ihr von Mutterleib an aufgeladen, von Mutterschoß an getragen worden seid. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Und die Verheißung geht noch weiter. A ta obietnica idzie jeszcze dalej. Und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde heben und werde tragen und erretten.
Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił i ja też, ja będę dźwigał i ratował. Der Herr trägt uns auf seinen mächtigen Armen. To Pan nosi nas na swoich mocnych ramionach. Aber dann finden wir in dem zweiten Abschnitt, den wir aus Kapitel 28 gelesen haben. Ale potem w tym drugim urywku, który czytaliśmy z 28 rozdziału, możemy zauważyć, dass auf dem Brustschild, das an dem Ephod das Brustschild des Gerichts befestigt war. Że na tym napierśniku Vers 15. 15. wiersz. Zrobisz też napierśnik wyroczny. Hier finden wir noch einmal, dass dieses Brustschild aus den gleichen Bestandteilen gebildet wurde wie das Ephod. Tu widzimy, że ten napierśnik był zrobiony z tych samych części składowych co Ephod. Es war quadratförmig. On był czworograniasty czy czworoboczny. Seine Spanne, jego eine Spanne seine Länge und eine Spanne seine Breite. Napięć długi i napięć szeroki. Da können wir nachlesen, dass eine Spanne etwa 23 cm sind. A możemy to przeczytać, że ta pięć to miała około 23 cm. Es war etwa so wie die aufgeklappte Bibel. Mniej więcej tak jak otwarta Biblia. Und das Besondere an diesem Brustschild war, dass es gedoppelt war. I szczególną rzeczą było to, że Vers 16, gedoppelt. Quadratförmig soll es sein, gedoppelt. Szczególną rzeczą było to, że on był złożony we dwoje. Wir wissen, dass es genannt wird das Brustschild des Gerichts oder des Rechts. Wiemy też, że jest wymieniany napierśnik sądu. Des Gerichts oder des Rechts. Sądu lub prawa. Es diente dadurch, dass die Urim und die Tumim in dem Brustschild lagen zur Rechtsprechung. Urim i Tumim były, leżały na nim jako usprawiedliwienie, czy jako prawo. Um ein Urteil zu finden, das den Gedanken Gottes entsprach. Były prawem, które by można było rozpoznać myśli Boże. Auf diesem Brustschild haben wir gelesen, dass da vier Reihen von Edelsteinen waren. I na tym napierśniku, co czytaliśmy, były cztery rzędy kamieni. Und diese Edelsteine trugen auch jeweils den Namen eines i te kamienie miały, były na nich wypisane imiona jednego plemienia. Und es heißt, Vers 21, w 21 wierszu czytamy: Und es sollen nach den Namen der Söhne Israels 12 Steine sein, nach ihren Namen. In Siegelstecherei sollen sie sein, jeder nach seinem Namen für die 12 Stämme. A kamieni tych będzie według imion synów izraelskich 12 według ich imion. Na każdym będzie wyryte jak na pieczęci imię jednego z 12 plemion. Erneut sehen wir auf diesem Brustschild die Gesamtheit des Volkes Gottes verankert. I znowu tutaj widzimy na nowo, że na tym napierśniku te wszystkie imiona były połączone ze sobą. Und diese Steine offenbaren besondere Herrlichkeiten. I te kamienie objawiają szczególne wspaniałości. Sicherlich können wir jetzt noch nicht bei jedem Stein die tiefe Bedeutung erkennen. Z całą pewnością nie jesteśmy w stanie teraz rozpoznać tego głębokiego znaczenia każdego z tych kamieni. Aber bei manchen Steinen wird dieses an anderen Stellen deutlich gemacht. Ale jeśli chodzi o niektóre z tych kamieni, to mamy to wyjaśnione w innych miejscach Biblii. Der erste Stein, der erwähnt wird, ist Sardis. Pierwszy kamień, który jest wymieniony, to Vers 17, ja? Rubin. Ja, den man auch Rubin nennt, ein roter Edelstein.
Jest to taki czerwony kamień szlachetny. Und er erinnert uns wieder an das Werk des Herrn Jesus, dass er sein Blut gegeben hat. I on przypomina nam o dziele Pana Jezusa, który musiał przelać swoją krew. Der zweite Stein ist ein Topas. Drugim kamieniem jest topas. Und da finden wir im Hohen Lied eine Stelle, wo uns gesagt wird, dass seine Finger goldene Rollen sind. I to mamy miejsce w Pieśniach nad Pieśniami, że jego palce są złotymi pałkami. Mit topasen besetzt. Na obsadzonymi topazami. In manchen Übersetzungen wird dort auch ein anderer Edelstein genannt. A w innych tłumaczeniach jest tam wymieniony inny kamień szlachetny. Aber der Topas ist von besonderer Herrlichkeit. Ale topas ma szczególną wspaniałość. Das ist ein gelber Stein. Jest to taki żółty kamień. Der hell durchleuchtend ist. Który jest prześwitujący, bardzo, bardzo prześwitujący, przeźroczysty. Und wenn er an den Fingern des Bräutigams sitzt, i gdy on jest na palcach oblubieńca, dann dürfen wir daran denken, was die Hände unseres Herrn bewirkt haben. To możemy o tym wspominać, cóż uczyniły ręce naszego Pana. In Psalm 8 und Psalm 19 wird uns etwas von der Herrlichkeit als Schöpfer vorgestellt. W Psalmie 8 i 19 jest nam coś przedstawione z tej wspaniałości Stwórcy. Da sagt der Psalmist in Vers 3 oder 4. Psalmista nam mówi w wierszu trzecim. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Tam czwarty wiersz. Gdy oglądam niebo, twoje dzieło palców twoich, księżyc i gwiazdy, które ty ustanowiłeś. Auch wir dürfen immer wieder in der Schöpfung die Herrlichkeit unseres Herrn sehen. Także i my ciągle na nowo możemy widzieć, czy oglądać tą wspaniałość naszego Stwórcy, czy w stworzeniu. Seine Hände haben dies gebildet. Jego ręce to uczyniły. Und im Psalm 19, im ersten Vers, sagt der Psalmist, a w Psalmie 19, pierwszym wierszu, w drugim wierszu psalmista mówi, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Sind das nicht Herrlichkeiten, die wir an den Händen unseres Herrn erkennen? Czyż to nie są wspaniałości, które rozpoznajemy na rękach naszego Pana? Oder als der Herr Jesus über diese Erde ging, wozu gebrauchte er seine Hände? Albo gdy Pan Jezus kroczył po tej ziemi, do czego używał swoich rąk? Da wurde er angerufen von einem Aussätzigen. Raz go zawołał pewien trędowaty. Jeder Mensch hatte Angst, einen Aussätzigen zu berühren. Każdy z ludzi bał się dotykać trędowatego. Sie waren ja unrein. Przecież oni byli nieczyści. Man konnte sich infizieren. Można było się zarazić tą chorobą. Aber Herr Jesus streckt in seiner Barmherzigkeit seine Hand aus und heilt ihn. Ale Pan w swoim miłosierdziu wyciągnął rękę do niego i uzdrowił go. Oder wenn wir an das Töchterlein von Jairus denken. Albo gdy pomyślimy o tej córeczce Jaira. Da heißt es, er fasste sie bei der Hand und sagt, Talita kumi, Mägdlein, ich sage dir, stehe auf. To on ją tam ujął za rękę i powiedział do niej, Talita kumi, czyli dziewczynko, tobie mówię, stań. Das sind doch alles Edelsteine an den Händen unseres Herrn. To są wszystko te szlachetne kamienie na rękach naszego Pana. Und als drittes wird der Smaragd uns vorgestellt. Jako trzeci mamy przedstawiony szmaragd. Den Smaragd finden wir in Offenbarung 4. Szmaragd możemy znaleźć w Objawieniu 4 rozdział. Und zwar umgibt den Thron Gottes. I on otacza tron Boży. Ein Regenbogen. Tęcza. Bei dem die besondere Herrlichkeit des Smaragdes erwähnt wird. Tam są te szczególne cechy szmaragdu wymienione. Es heißt da im Kapitel 4, Vers 3, Offenbarung 4, Vers 3, Objawienie 4, trzeci wiersz.
Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokół tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Hier haben wir einmal die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Schöpfer. Tutaj mamy wspaniałość Pana Jezusa jako Stwórcy. Charakterisiert durch den Jaspisstein. Jest ona scharakteryzowana przez kamień jaspisowy. Und den Sardis. Karneolowy. Wir haben ja den Sardis schon uns angesehen, der von dem Werk des Herrn Jesus redet. Czyli to by był ten Rubin, o którym już mówiliśmy, że ja. Mówi o dziele Pana. Und der Jaspis, der wird in Offenbarung 21 uns gezeigt als ein kristallheller Jaspisstein. A ten Jaspis jest nam przedstawiony w 21 rozdziale objawienia jako krystalicznie jasny czy czysty Jaspis. So dass allgemein angenommen wird, dass es der herrlichste Stein ist, der Diamant, der hier uns vorgestellt wird. Także przyjmuje się, że jest to ten najwspanialszy kamień, diament, który mamy tutaj opisany. Die für uns unvorstellbare Herrlichkeit des Herrn sehen wir hier auf dem Thron. I tą niewyobrażalną dla nas chwałę Pana na tym tronie mamy tutaj przedstawioną. Und um den Thron her ein Regenbogen wie ein Smaragd. I wokół tego tronu mamy tęczę podobną do szmaragdu. Der Smaragd ist ja ein grün leuchtender Stein. Szmaragd jest kamieniem zielonym. Der Regenbogen redet davon, von der Gnade Gottes gegenüber seiner Schöpfung. A tęcza mówi nam o łasce Bożej, którą okazał swojemu stworzeniu. Als Gott das Gericht über diese Erde gebracht hat, gdy Bóg wykonał sąd nad tą ziemią, und die Wasser sich verlaufen hatten nach der Sintflut, i te wody wchłonęły się po potopie, wysuszyła się ziemia, tak? Dann sehen wir, dass Gott den Bogen in die Wolken setzte, um seine Treue und Gnade zu verkünden. To widzimy, że Bóg pośród chmur ustanowił tęczę, która świat była dowodem jego łaski i wierności. Auch hier sehen wir in den Steinen des Hohen Priesters, in dem Brustschild des Hohen Priesters, die verschiedenen Herrlichkeiten unseres Herrn. I także tutaj widzimy w tych kamieniach, które były na piersi kapłana, tą chwałę Pana. Und dann sollte auf jedem Stein ein Name eingraviert sein. I następnie na każdym z tych kamieni miało być wygrawerowane imię. Und diese Namen trägt der hohe Priester auf seiner Brust. I te imiona ten arcykapłan nosił na swojej piersi. In einem Lied singen wir, w jednej z pieśni możemy śpiewać. Alle Namen deiner Frommen trägst du, Herr, auf deiner Brust. Wszystkie imiona Twoich pobożnych, Panie, Ty nosisz na swojej piersi. Das erinnert uns an die Liebe des Heilands. I to też przypomina nam miłość naszego Zbawiciela. Mit der er dich und mich trägt. Której on ciebie i mnie nosi. Wir sind dort verankert. I tam jesteśmy połączeni. Dieses eingraviert sein. To wygrawerowanie. Kann niemand auflösen. Nikt nie może tego zetrzeć. Es erinnert uns an die Sicherheit, die wir durch sein Werk besitzen. To przypomina nam tą pewność, którą posiadamy przez jego dzieło. Und an seine Liebe, die uns auf unserem Wege durch diese Welt umgibt. I także przypomina nam jego miłość, która otacza nas na tej drodze przez ten świat. Wir haben dann noch ein weiteres Bild gesehen, das uns im dritten Buch Mose vorgestellt wird, in Kapitel 24. Widzieliśmy jeszcze nas kolejny obraz, który mamy przedstawiony w trzeciej Mojżeszowej 24. Dort wird uns vorgestellt, dass
im Heiligtum, tam mamy przedstawione, że w tej miejscu świętym, auf einem reinen Tisch, na czystym stole, 12 Brote gelegt wurden. Zostało ułożonych 12 chlebów. Erneut die Zahl 12. Na nowo widzimy tutaj tą liczbę 12, czy znowu hinweist auf die 12 Stämme Israels. Która nam wskazuje na 12 plemion izraelskich. Diese Brote waren aus Feinmehl gebacken worden. Te chleby były upieczone z przedniej mąki. Das Feinmehl redet von der vollkommenen Reinheit des Herrn Jesus. Ta przednia mąka mówi nam o doskonałej czystości Pana Jezusa. Und auch von der Stellung, die wir als Kinder Gottes durch ihn besitzen. I także o stanowisku, które posiadamy jako dzieci Boże. Wir sind heilige und geliebte. My jesteśmy świętymi i umiłowanymi. Und dann sehen wir, dass auf diese 12 Brote waren in zwei Reihen oder in zwei Schichten gelegt. I widzimy, że te chleby były ułożone w dwóch rzędach albo w dwóch stosach. Das kann man aus dem Wortlaut nicht sicher entnehmen. Z tych słów, które tutaj mamy, nie można tego z całą pewnością stwierdzić, jak to było. So dass es auch verschiedene bildliche Darstellungen von diesem goldenen Tisch im Heiligtum gibt. Tak i podobnie jest też, różne są obrazy tego złotego stołu w tym miejscu świętym. Ale das Bedeutsame dabei ist, ale to znaczące w tym jest, dass auf jeder Schicht Weihrauch gelegt wurde. Że na każdej z tych albo rzędów, albo stosów było kadzidło położone. Weihrauch war ja ein Bestandteil des Räucherwerks, welches auf dem goldenen Altar dargebracht wurde. To kadzidło było właśnie częścią tego kadzidła z ołtarza. Und was davon redet, was der Herr Jesus in seinem Leben für Gott gewesen ist. A to nam mówi o tym, kim był Pan Jezus dla Boga w swoim życiu. Wir hören ja, als der Herr Jesus sich taufen ließ. Słyszymy, gdy Pan Jezus się ochrzcił, dał się ochrzcić, dass der Himmel sich auftat, eine Stimme hervorkam, że otworzyło się niebo i przyszedł głos z nieba. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Ten jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Von keinem Menschen konnte das gesagt werden. O żadnym z ludzi nie mogło tak być powiedziane. Nur von dem Menschen Christus Jesus. Tylko o człowieku Chrystus Jezus. Der in allem den Willen Gottes getan hat. Który we wszystkim czynił wolę Bożą. Er konnte ja sagen, dass es seine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. On mógł powiedzieć, że jego pokarmem jest czynić wolę tego, który go posłał. Und jetzt finden wir diesen Weihrauch. I teraz tutaj mamy to kadzidło. Auf den Broten, die von dem Volke Gottes reden. Ono było położone na tych chlebach, które mówią o ludzie Bożym. Dürfen wir da vielleicht daran denken? Pomyślmy przy tym o, dass uns in Hebräer 13 gesagt wird, że w liście do Hebrajczyków 13 rozdział jest nam powiedziane, durch ihn lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Przez Niego przynośmy Bogu owoc warg naszych, to jest tych, którzy wyznają imię Jego. Gott nimmt wahr, was das Volk Gottes ihm entgegenbringt. Bóg poważnie traktuje to, co mu lud Boży przynosi. Er nimmt wahr, was aus dem Herzen jedes einzelnen Gotteskindes hervorkommt. On bardzo poważnie traktuje to, co wychodzi z serca każdego dziecka Bożego. Aber etwas Besonderes sehen wir hier. Ale coś szczególnego tutaj też widzimy. In den 12 Broten, w tych 12 chlebach, steigt Wohlgeruch auf für Gott. Z tych 12 chlebów wznosi się woń miła dla Boga. Wir in unseren Tagen sehen so leicht,
My w naszych dzisiejszych dniach die negativen Seiten der Kinder Gottes. Dzisiaj tak łatwo widzimy te negatywne strony dzieci Bożych. Sicherlich können wir nicht vor allem die Augen verschließen. Z całą pewnością nie możemy przymykać oczu na wszystko. Aber wir wollen nie vergessen, was jedes Kind Gottes in den Augen Gottes ist. Ale nigdy nie zapominajmy, kim jest każde dziecko Boże w oczach Boga. Er nennt uns ja seine Kinder. Przecież On nas nazywa swoimi dziećmi. Und er kennt auch jede Zuneigung in dem Herzen derer, die ihn lieben. I On rozpoznaje każde zwrócenie się swoich dzieci do Niego. Wir finden hier in diesem Abschnitt auch eine besondere Aufgabe für den Priester. I w tym urywku także widzimy szczególne zadanie dla kapłana. Der Weihrauch wurde verwendet, um auf dem goldenen Altar als ein Opfer für Gott aufzusteigen. To kadzidło było używane, by na tym ołtarzu wznosiła się ta woń. Aber die Priester hatten die Aufgabe, ale kapłani mieli zadanie, jede Woche die Brote neu aufzulegen, by co tydzień te chleby na nowo układać, und die anderen Brote dienten zu ihrer Nahrung. A te pozostałe chleby służyły za ich, jako ich pokarm. Das ist auch für uns eine wichtige Aufgabe. To i dla nas jest bardzo ważne zadanie, dass wir uns mit allem eins machen, byśmy się ze wszystkim jednali, was das Volk Gottes für seinen Gott ist. Z tym, czym jest lud Boży dla swojego Boga. Das können wir nur dann, wenn wir in das Heiligtum treten. A to jesteśmy w stanie czynić tylko wtedy, gdy wejdziemy do miejsca świętego. Wenn wir den Wert erkennen, den das Volk Gottes für seinen Gott hat. Gdy rozpoznamy tą wartość, jaką ma lud Boży dla swojego Boga. Möchte der Herr uns das vermehrt schenken, dass oby Pan nam to darował, byśmy to coraz bardziej poznawali. Wie die Kinder Gottes alle Erlösten in dem Licht sehen, das im Heiligtum verbreitet wird. Żeby wszystkie dzieci Boże były w tym świetle, które jest rozprzestrzeniane w tym miejscu świętym. Was von dem goldenen Leuchter auf die 12 Brote fällt. To światło, które z tego złotego świecznika padało na te 12 chlebów. Wie groß ist doch das Werk unseres Herrn. Jakże wielkie jest dzieło naszego Pana. Wie groß die Gnade, die uns allen geworden ist. Jakże wielka łaska, która stała się dla nas wszystkich.